szkolenie można powiedzieć, że składa się z trzech etapów. Na początku mamy przejazd pierwszy po zaplanowanej i wytyczonej wcześniej trasie, żeby po prostu zaobserwować, jaki jest styl jazdy kierowcy, żebyśmy mogli wyciągnąć jakieś wnioski z tego stylu jazdy. Znajomość drogi to jest połowa sukcesu, tak na dobrą sprawę. Średnie zużycie 39. Show! Po pierwszym przejeździe mamy wykład na temat systemu, w które jest wyposażony ten DAF XF, na temat jazdy ekonomicznej. Po tym wykładzie każdy kierowca pokonuje drugi przejazd. Już ze wskazówkami instruktora poprawa jest z 70 na 90. Dobra lekcja. Delikatna poprawa jest. Często okazuje się, że ten drugi przejazd jest dużo lepszy. Raz, że zużycie paliwa jest mniejsze. Dwa, że średnia prędkość i tak jest podwyższona. Kursanci, którzy przychodzą na takie szkolenie, często po szkoleniu mówią, że bardzo fajnie, nie spodziewali się, że mogą jeszcze coś poprawić. Nawet bardzo doświadczeni kierowcy, którzy jeżdżą już paręnaście, czy nawet można powiedzieć 30 lat, mówią, że rzeczywiście wow, tego nie wiedzieli, nie wiedzieli, że w ogóle można w taki sposób jeździć. No, szefie, to trzeba gaz cisnąć, a nie hamulce. Poza tym, że od razu jest kierowca przygotowany, wiadomo, że to się też przekłada na zużycie paliwa, na obniżenie tego zużycia paliwa. Również zmniejszenie zużycia układu hamulcowego, jak najbardziej, poprzez wykorzystywanie hamulca silnikowego MX, który jest wyposażony w pojazd DAF XF. Dla każdego kupującego nowego DAFa XF to szkolenie jest w pakiecie, jest darmowe. Dla jednego samochodu można jednego kierowcę przeszkolić, który akurat tym samochodem na przykład będzie jeździł. Dużo się dowiedziałem, bo pewnych rzeczy nie wiedziałem właśnie, ale generalnie jestem za tym, żeby szkolenia jak najbardziej. Z każdego szkolenia się wynosi coś, zawsze jakiś plus. Także warto i polecam przyjeżdżać na szkolenia. Nieważne, czy ktoś ma rok prawo jazdy, czy 30 lat, zawsze może się czegoś dowiedzieć, po to tylko, żeby wykorzystać w 100% możliwości tego nowego samochodu. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.